Hej, hej, witam was, Stanie, witam was serdecznie, oczywiście w Age of Wonders Planetfall. Po ostatnich walkach, po ostatnich podbiciach, podbojach, planuję dzisiaj pobawić się trochę dyplomacją, bo tego aspektu w sumie nie dopieszczałem. Poprzednio bawiłem się też agenturą, czyli szpiegami tajnymi, tutaj różnymi syfonami energetycznymi i oczywiście tym razem też będę chciał to przygotować i do tego spreparuję casus belli, czyli możliwość zaatakowania wrogiej nacji, wrogiej dla mnie, wrogiej, aby tutaj jak najbardziej móc, jakby to wytłumaczyć, potrzebuję dla poprawnych relacji, właśnie dla poprawności politycznej mojego ludu, ja nie mogę wywoływać wojny bez pozytywnego casus belli, czyli jakby to przekładać, muszę mieć dużo punktów na wywołanie wojny. Dziwne, ale no cóż, tak to bywa w tej grze. No dobrze, oczywiście przypominam wam na wstępie o łapkach, subskrypcjach i o polecaniu, bo właśnie dzięki wam takie gry jak na przykład Age of Wonders czy inne mogą się pojawić na tym kanale. Dobra, zobaczmy, osoba może przyłączyć kolejne regiony, super, w takim razie jakbym chciał przyłączyć kolejny region, to już mam i tak się zastanawiam, Rubinowy Park Elizejski mam, więc w sumie mógłbym przyłączyć tu, z tego względu, że tutaj kolega Sowa leci właśnie w danym kierunku, nasz robocik Sowa leci właśnie w tym kierunku, bo chce. Tak, szalejące wandale, nie udało mi się niestety tego ogarnąć, wybacz. No tak to już bywa. Dobra, zajmę ten teren, wysunię tą bazę, tak, wiem, że właśnie Valentine to chce ten teren, dlatego tego się nie zdecyduje tam wypuścić, ale właśnie tutaj tą sobą i ten teren bym był jako przejęty jako kolejny. Wiadomość frakcja wcielenia, oczywiście wielkie łowy, czyli znowu mogę kogoś pozyskać i tutaj miałbym egzoszkielet. No wiecie co, w sumie mógłbym się zgodzić na to. Oferta bohatera. Na razie nie chcę żadnego bohatera nowego, bo powiem wam, mam problem chyba z prądem, więc to na razie odpada. Natomiast z drugimi jednostkami, czyli tutaj naszą generał i tym wszystkim, będę się kierował właśnie w tym kierunku, tylko tak. Z tego względu, że tutaj chcę przejąć to. Nie mam tych punktów, za mało mam wpływów. No właśnie. To jest już moje, tak? Tak, to już jest moje, więc spoko, ale nie mogę tego przyjąć. No to smutek. To jadę w tym kierunku, natomiast moją jednostką, tak. Pani generałowa. Nie, tutaj ma być bohater motorowy, tak. Bohater motorowy pojedzie w tym kierunku. Tutaj. Pani motorowa. Ty pójdziesz do jednostki tej pieszej, bo tutaj mamy taką jednostkę, czy to mój dowódczynie Lisa Walker, ona przyjmuje te jednostki, niech więc tak będzie. Natomiast z tymi jednostkami wrócę sobie tutaj i w sumie ona mogłaby się zająć właśnie tą jednostką, tym przeciwnikiem. Po co tutaj kombinować inaczej? Tutaj mam już nowy latający, więc dołączę do tych sił moich. I tutaj jeszcze mógłbym ewentualnie centrum, aha, żąda innego bohatera, już bałem się, że on tutaj się dołączył. Dobra, do tego mógłbym ekipę ciężka piechota szturmowiec, bym wziął ich i do tego im ewentualnie dał jetpacki. Dobra, szturmowca zrobimy jednego, wiem, że tutaj miałem nic nie produkować, bo ten prąd i w ogóle, ale jednak niech to będzie już uznane. Dobra, lecimy w tym kierunku oczywiście, bo chcę spróbować się z przeciwnikiem. Przy okazji, dyplomacja. Co z dyplomacją? Chciałbym właśnie nawiązać te relacje dyplomatyczne. Jak to wygląda z tą dyplomacją? Mam reputację neutralną, nieznana technologia. Zignorowałem rozszerzenie do sektorów minus 750. Patrzcie, tyle razy ich zignorowałem, że po prostu... Ach... Oświadczenie, pochwała. I znowu też nie mogę pochwały, bo mam za mało tego wpływu. A mam w ogóle jeszcze jakieś większe wpływy? Słabo. Bardzo słabo, więc może ja tutaj później będę zrobił, jak tu w Onberze będę miał produkcję.
Kosmid i tutaj mam dyplomatów, więc to w kolejności będę musiał produkować. Na samym końcu Kosmid i tylko tak, tu mam rody, towar dla rodu Timur. Tu był quest z tym związany, pamiętam. Pytanie czy jak to teraz zdążę zrobić. Spróbuję, bo towary to zawsze byłoby trochę wpadło tego. Wiem, że z tym Timurem nie fajnie byłoby współpracować, jednakże zaryzykuję, co mi szkodzi. Towar dla rody Timur. Tu mam 6 tur na razie. No, iść do góry. Nadal mam 6. A tu mam ile? Ostodon. Tu mam 5 tur. 5 tur będzie. No dobrze, zobaczymy, czy mi się uda to zrobić. A tu już 3 tury. Bo wiecie, on, tam ten quest chyba był mocno ograniczony czasowo. No i teraz nie wiem, czy będę w stanie to ogarnąć. Założoną wysuniętą bazę, tak, to jest to. O, z preparami Casus Belli gotowe, czyli na pewno Simuan uruchom. Nie wykryło. Super. Otrzymałem 10 Casus Belli. Bardzo dobrze. Dzięki temu mogę to użyć. Neutralni, stałem się neutralnym. Nie wiem akurat dlaczego stałem się neutralnym, ale dobra. Wtargnięcie. Zastanawiam się, bo wiecie, tutaj z drugiej strony ten mógłby mi tu wparować, ale ja mu chciałbym ten teren przejąć. Wiecie co? Zaryzykuję. Co mi to? Choć z drugiej strony te targnięcie. Odkryta powtórność na czyjeś terytorium, otrzymasz karę do relacji, będzie można atakować twoje jednostki bez wypowiedzenia wojny. A dobrze. Czy mnie wykryje, to się okaże. Wtargnąłem na jej tereny. Zobaczymy, czy się zorientuje. No, mówiłem, on tutaj na ten teren poluje, ale natomiast ja chcę ten teren tutaj przejąć. Wypowiedzenie wojny. Czy on stanie się moim wrogiem? Wypowiedzenie wojny w normalnym casus belli będę miał 15 turaż. Serio to tak działa? To jest takie słabe, bez normalnego casus. Neutralne po prostu nie ma istotnego wpływu, neutralnie, tak jestem. Wiecie co? Wiecie co? Spadać na drzewo, zająłem moje. Misja anulowana, trudno, przeżyłem, ale to jest moje. Tego mi nikt nie zabierze, dziękuję, do widzenia. O, i tak powinno to działać, a nie na zasadzie... Tutaj. Zdobyć wysuniętą bazę. No i proszę bardzo, ten teren będzie mój. Tyle. Tyle jeśli chodzi o dyplomację z panią Sima z Timur. Drony strażnicze. Proszę bardzo, gdzie bym walnął z drony? A na przykład tutaj bym walnął. Nie da rady. A tutaj? Może tutaj? Nie będzie tu. W Rimę. Proszę bardzo. Sowa, tutaj sowina. Przyłączamy, pewnie. Tak, 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 niestabilność, ja wiem. Ja wiem, że jest tam jakaś niestabilność, ale to ogarnę. Spokojna wasza rozczochrona. Ile tu jednostek jest takich? Ta piechocina by mnie tutaj interesowała. Lecimy, lecimy. I swoją drogą jestem ciekaw, czy kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, żeby w tej konwencji zrobić, ale na przykład światy steampunkowe. Powiem wam, bym się bardzo spodobała taka gra, jeżeli bym mógł pochodzić takimi mechami, takimi jednostkami właśnie mocno zmodyfikowanymi w takiej strategii. Pamiętam, była taka gra bodajże związana z Rise of Nations, Rise of Legends ona się nazywała i to była tak typowa taka strategia. Tylko właśnie to było w typu w Rise of Nations, gdzie mieliście ogromne ilość tych jednostek. Natomiast w grze turowych w stylu steampunk nie znam. No jeżeli wy ewentualnie znacie, to dajcie mi znać, bo tak, 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 oświadczenie,
O Belgii nie mogłem po oświadczenia, jaka szkoda. Więc chciałbym zagrać w tego typu właśnie grę. Nie tyle właśnie co w stylu Rise of Nations, co bardziej właśnie w stylu właśnie takim turowym. To by mi, powiem wam, się taka gra, sądzę, że spodobała. Ciekawy jestem swoją drogą, czy by wam się spodobała, bo to też wiecie, różnie bywa. Czy wy zagralibyście właśnie taką grę, bo wiecie, jednak tutaj ogarnięcie te mechy, te wszystkie jednostki, które mechaniczne, ludzie z różnymi modyfikacjami. Ciekaw jestem, jakby się to odbyło. Dobra, tu 20 kara dla kolonii, 20 produkcji. Sektorze 100 energii. Dobra, będę miał produkcję 33, więc szybko to odreaguję. Mam nadzieję. Dobra, i tutaj podlatam. Zobacz, co tu jest. I tu mam jednostki takie. Dobra, tymi jednostkami podjadę sobie z tej strony i trochę zasobów może pryskam. Produkcja Onber. W Onber będziemy produkować, a wiecie co, właśnie to, dyplomację, czyli będziemy zdobywać to. Wpływy. Rimę mogę przyłączyć zasoby, bardzo dobrze. I co bym mógł teraz przyłączyć? A wiecie co, przyłączę ten chyba kosmit w tym rejonie. I powoli tutaj będę szedł, a tutaj będę przejmował dla Onber. Chyba, żebym przyłączył ewentualnie ten teren. Dobra, niech będzie ten teren. Też może być. Żaden koniec tury, tutaj założoną bazę, tak, zmiana poparcia. O, patrzcie, morale w jednostkach, super. Syndykat na podejrzane. Spoko, my tu wojny prowadzimy, a wy dopiero mnie o coś podejrzewacie. No wiecie co, koniec tury. Dobra, widzicie, Hugh Jung już sobie popłynął gdzieś tam, hen, no niech sobie tam pływa. A ja sobie swoimi jednostkami tutaj wezmę ich zatłukę. Automatyczne? Tak, nie ma sensu się bawić już. Bzik. Fanatyk. Siedemdziesiąt siedem produkcji, albo nie będzie. Dobra, czyli mam jakiegoś fanatyka, który w sumie może tutaj być w tym miejscu i pilnować tej lokalizacji. O, może być. A my natomiast tymi jednostkami wskoczymy sobie tu i troszkę zrobimy rozwałkę. W końcu dzisiaj trochę pobawimy się w dyplomację, pobawimy się troszkę właśnie w relacje, oświadczenie. Czy ja mogę cię pochwalić? Sądzę, że chyba mogę. Hugh Jung, pochwała, tak. Już relacja 25 do szczęścia. Temu mamy 150, więc może byśmy jakiś traktat byśmy oświadczyli, negocjujemy. Pakt obronny. Co ty na to, mój drogi? Jakbym ci dodał pakt obronny, wyślij propozycję. No i super, pakt obronny. Dziękuję. To jeszcze jakbym tamtemu dał pakt obronny. Takiego bohatera już mam. Innego bohatera. Jak chcecie dać mi bohatera, dać mi jakiegoś normalnego, a nie jakieś takie fiubździu. Okej, okay, lecimy w tą jednostkę. Płonące śmietnisko, rozwalmy ich. Siła 570, a ja mam 1200, no to ludzie. Z czym do ludzi, z czym do ludzi. Jeszcze tylko tutaj muszę się dostać. A ty rozwalasz tamtych. Dobrze, to samo źródło muszę rozwalić. Sektor annexed. Aha, założone, super. To Sovella, tak, Sovella, córka by moja miała ogromne ubaw o to, co właśnie powiedziałem, Sovella, czyli z jej ulubionej bajki. Okej, okay. Super, produkcja wzrosła, super i o to chodzi, niech tak dalej będzie, niech wszyscy tu się pięknie rozwijają. Tu już pięknie widzicie, mam to porozwijane. No i powiem wam, na przykład właśnie w takim temacie ta gra byłaby w steampunkowym takim klimacie, by się idealnie odnalazła. Mamy świat opuszczony, mamy tutaj zbombardowany przez jakąś tajemną broń i w tych relacjach, na przykład właśnie post-apokalipsa, lecimy w steampunk, czyli modyfikacja ludzi, w takie cofnięcie się trochę w rozwoju do epoki pary. To byłoby całkiem niezłe. Production ready. Tak, produkcja ready, dobra, to ty sobie tu produkuj. Pojazdy w Rimę potrzebuję jakieś? Nie, nie potrzebuję, więc to zlikwiduję.
Sowy też nie potrzebuje tak zlikwidować to. Odzyskuje energię bardzo dobrze. Tak, szkolenie specjalistów. To i to byłoby wszystko w tej części. A tutaj spokojne lasy. Czyli tutaj, co mogę produkować? Żarcie i mogę produkować produkcję. Żarcie i produkcja. Ulepszamy sektor. Ja mam tutaj produkcję nastawioną na produkcję ogólnie. No dobrze, to lećmy z tą produkcją, bo w sumie stąd będzie najłatwiej chyba. Tylko tak, z drugiej strony tutaj mam produkcję. Mam troszkę energii, trochę tak. Dobra, zróbmy tą jedzenie. Bo ewentualnie kolonistów nie będzie brakowało. Okej, awangarda, zmiana relacji. Kolonia awangarda, koszty wydarzenia awangarda, tak, tak. Casus Belli, oczywiście. No i teraz, wiesz co, użyłbym tego syfonu. No to jeszcze nie jest dostępny. No szkoda, szkoda. A ewentualnie inakcje z doktryn? Też nie, nie jesteśmy. Dobrze, tutaj oczywiście czekamy. Koniec tury. Syfon. Syna, oczywiście, że syna. Cel już jest po wpływem tej operacji. A czy Hugh Junga, jakbym zrobił? Wykrywalność 38, to jest wykrywalność? Spróbujmy. Albo może w Valentine. Nie wykrył. Podkradnę sprzymierzeńcowi. No może delikatnie mu sprzymierzeńcowi trochę energii. Operacje dron. Super. To. To wiecie co, na razie nic to nie będę wydawał, bo mnie tylko by to kosztowało, więc nie chcę tego. Walka automatyczna. Dziękuję. O to chodzi. Ważko Imperium. No dobrze, przyjmujemy nagrodę. Przyjmujemy, dziękuję. No i pięknie, czystka wykonana. Pasowałoby trochę podreperować tą tego kuriera, agentkę syndykatu. No, wrócimy się tutaj do bazy. A ty idziesz łodzić tutaj skórę. No i bardzo dobrze. Walka automatyczna, tak, dziękuję. Straciłem tego jednego? Trudno. Jakoś to przeżyję. Natomiast teraz lecę właśnie w tym kierunku. Motorki, właśnie może produkcja motorku by się przydało troszkę. Hugh Jang przysyła. Co tam masz od nas? Tak, okej. Okay. Jak negocjujemy, pewnie dobre racje. Pakt nieagresji. Dodaj. Wyślij propozycję. Nie chcesz? A spadaj. Kolega, dyplomacja, oświadczenie. Dobrze, masz, pochwalimy cię. Żeby nie było moje stata. No bo właśnie chodzi o to, że jest za niski poziom tego. Rozumiem. Rim. Happiness event in colony. Super, Rime i co jeszcze? Happiness event in colony. No i super, produkcja na rewelacyjnym poziomie. Właśnie o to chodzi w tych grach. Dobrze, żeby tak właśnie tutaj się wszystko odbywało. No, dobra, ciśniemy temat kolejnego. Walka automatyczna. Kolejne poziomy, skład zaopatrzenia, zżarcie, super. I tutaj będę wbijał na kolejne i będę to zbierał. Trzeba rozwijać moje te jednostki, tylko widzicie, poziom. Gdzie tu są poziomy? Ja w ogóle nie wiem, gdzie tu jest w ogóle poziom. Poziom 6, tutaj 62 na 62. Aha, ten osiągnął maksymalny poziom. Smutne! Czyli oni mają wszyscy maksymalny poziom. A ta moja generałowa już osiągnęła też maksymalny poziom? Zobaczę. Poziom 3. Czyli nie, czy ja mógłbym tam wysyłać. Tu jest jakaś jednostka taka wolnobiegająca. Spoko. To wiecie co, to z nią pojadę też tutaj. Muszę tutaj ścisnąć tę misję. Wiecie co, w takim razie ja tutaj trochę podkręcę. Mam nadzieję, że mi kilka tur wyskoczy. Zobaczymy, gdzie tym razem dojdę. No ale wiecie co, daleko nie doszedłem, bo okazało się, że Hugh Jung chce z nami pogadać. Mamy pełne spichlerze, w końcu się przekonał do nas, bardzo fajnie. No i o to chodzi, więc widzisz, jednak my jesteśmy dobrzy, więc działaj z nami. Będzie zyskasz na tym na pewno. Okej, zrobię to badania naukowe. Choć w sumie wolałbym chyba to. Tak, bo tu będę miał stację badawcę ruin imperialnych, czyli będę miał plus jeden za badania. Bohater. Słabe.
sensów. Dobra, wyjdziemy, my idziemy tutaj, połazimy się, tutaj pokręcimy. Potwierdzimy ruch, idziemy w tym kierunku powalczyć, tak? Tylko ciekaw jestem, czy tam dojdę do tego czasu. Potwierdzamy ruch sową. To w takim razie zrobimy myk inny. Pójdziemy te szmaragdowe rozwalimy. Skoro mamy tych jednostki takie dobre, to tylko bym zgarnął te zasoby. Bo tu Hu Jung się kręci, ja tego nie chcę. Bo ja chcę zbierać te zasoby. Ja nie mogę mu pozwolić zebrać za mnie tych zasobów. Ja tak się nie bawię. Teren kanibali. Jakie mechy! No nie, z tymi to nie warto walczyć. Ja się tak nie piszę na to, żeby tak z nimi walczyć tutaj. Dobrze. Produkcja Onber. Co ty będziesz produkować? No w sumie wszystko masz ogarnięte produkcji. Wytwarzanie wiedzy? Nie będzie wiedza. Energia już ładnie odzyskana, więc spoko. Onber, możesz przyłączyć kolejny sektor. No i super. Co byśmy tu przyłączyli? Co byśmy tu... O, w sumie to mogę przyłączyć. I super. Super. Syfon, sukces. 117 energii, dlatego tam dużo energii mam. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ostatnio zakończono produkcję, czyli tutaj u ciebie. Sektor żywnościowy, specjalisty. To zrobię to. Tutaj w obszarach szczyty policji. Co? Szczyty, co? A, że tu. To tutaj trzeba by dać, skoro tu jest obszar mocno produkcyjny i energetyczny. Damy tutaj energetykę, bo z energetyką mam mega na bakiel. Proszę. A tu będzie rozwijane naukowe. Dobra. Co jeszcze mamy? Ostin. Centrum eksploatacji. Ok. I koniec tury. Ej, widzicie jak sprawnie idzie? Właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Tak, ciach, doktryny. Budowniczy. Znacznie szybsze. Ekonomista. Milicja kolonialna. Przetrwanie na pograniczu. Tajny agent. Kosmoportu. Technologie. Budowniczy. Nie wiem tylko czemu tamto z innego nie skoczyło, ale dobra. Wcielenie. Wielkie łowy. Znowu. No dobrze, czy widzę, że jednak nie ruszę tą jednostką. Super. Kolejne piękne. Szama. Przyjmujemy nagrody, przyjmujemy. I pięknie, ładnie tutaj, więc w sumie się z to nie będę ruszał i będę raz zbierał jednostki, a dwa będę zbierał doświadczenie. Spoko. Kolejny Onber ma nieeksploatowany sektor. Onber, ty masz. Co? Tutaj. A zróbmy tu badania w takim razie. Chyba, że przemysł. Niech będzie przemysł. Zawsze to większa moc przerobowa. Potwierdzić ruch. Ok, pewnie, że potwierdzam. Jadę w tym kierunku zbadać te tereny. Tutaj. Dobra, wiecie co? Ja sobie trochę tutaj poeksploruję tak naprawdę tego terenu. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Dostałem ciekawą propozycję. Chcą sprzedać swoją osadę. Jeżeli na mnie dobrze to rozumiem. Więc wiecie co? W sumie wydaje się, mogę technoproroka zdobyć, wzmocnienie przeładowania jakiejś broni obstawiam. Tak, ale przyłączenie kolonii, wiecie co, spróbuję to. No, jak mogę to w ogóle wybrać? Zamknij kanał. Ale chciałem to faktycznie ogarnąć. Ja chcę to dostać, halo, jak ja mogę to dostać? Czy ktoś mi powie, jak ja mogę to dostać? Tutaj nie mogę, tutaj mogę sobie wlecieć. No w sumie jest wojna, to czemu nie? Mogę sobie polatać, popatrzeć co oni tu mają, czemu nie? Dobrze, lecę dalej tymi jednostkami, bo jak widzicie, ciągle wróg tutaj mi siedzi. Znaczy wróg, mój sprzymierzeniec mega siedzi mi na... To 1600 na 1200, wiecie co? To jednak troszkę ich siły są w tym momencie zmyte.
zbyt mocne. Ja sobie jednak wskoczę tutaj na kolegów i z tymi powalczę. 300, oczywiście z 300 lepiej mi się będzie walczyć niż z takimi mocnymi tytanami. Tych mam 500, więc w sumie mógłbym na tych teraz uderzyć. 500 na 1200 pewnie. Proszę, jaki piękny tyk, stanie wygrywa i 20 kosmitu. No i pięknie. Zgarniam po prostu zasoby, które mi są potrzebne. I pójdę tutaj, będę ją bił, tłuk i zdejmował teren. Natomiast tą jednostką faktycznie bym się cofnął tutaj do Ostina. Ostodon, miałem Ostodon. I w sumie ogarnąłbym, o co chodzi tutaj. Bo jeżeli mogę kupić teraz to, to bym bardzo chciał to kupić. I co to za dziwny bohater? Jakas zgromadzenie. Nie chcę takiego, ja chcę latającego. Dajcie mi latającego, będę zadowolony, a nie jakieś pitu. Dobra, lecimy w takim razie w tym kierunku, bo tutaj widzę jakieś są rzeczy, jakiś wrak. Generator osłon. Okej. Okay. Niech będzie. Dobra, Hu Zhang wygrywa bitwę. Wygrałeś. Brawo dla ciebie. Bez większych strat, więc powiem ci, masz mocną armię, mój drogi. Zakończyliśmy produkcję, super. Tutaj produkcja, tutaj też i tutaj też. No i o to chodzi. Dobra, skoro w dyplomacji, o dyplomacji mowa, to mamy oświadczenie. Może nie oświadczenie, tylko chciałbym już pójść w jakąś relację. Z tobą mam jakieś relacje plus 300, no to powinieneś się na coś zgodzić. Pakt o nieagresji może, dodajmy, wyślij. No i widzicie, od razu lepiej. Od razu pakt o nieagresji. Chciałbym, naprawdę chciałbym negocjować z nim pakt obronny, ale dopiero za 3 tury. Dlatego też z tym drugim teraz bym ponegocjował. Z Valentine mam 300. Negocjujmy z nim, zaproponuję przymierze. Spróbuję, czemu nie? Dodaj. Tak, mamy przymierze, bardzo się cieszę, mamy przymierze zawarte, czyli jesteśmy na bardzo dobrych relacjach. No i fajnie. Tak. Kwarcowe obiekty doświadczenia? Wiecie co, ale ja nawet nie wiem, że takiego questa miałem. Objective completed. Przykładem Michaela Valentine'a, by przerwał działania wojenne. Przyjmujemy nagrodę, no pewnie. Ale na... o co chodziło z tym questem, czyli co? Jeszcze Hu Zhanga muszę przekonać i będzie miło. Tu mamy 310, a walka automatyczna, nie ma sensu teraz wdawać się w inne. O, Rimmel dostałem kolejnego kolonisty. No i bardzo dobrze. Reputacja wiarygodni. Dobrze. A tutaj, no tu będziemy wchodzić na te tereny. I będziemy wycofać z miejsca, bo my dostaniemy do badania. Czy nie dostaniemy? Nie dostaniemy. Nie dostaniemy, więc idziemy tutaj. I tutaj potwierdzam ruch. Nie wiem, co to było tutaj. Nie wiem, co to był za quest. Naprawdę, zastanawiam się, co był za quest, ale w tym momencie nie mam pojęcia, moi drodzy. Dobrze, lecimy w tym kierunku, badamy te tereny, sprawdzamy, gdzie wróg ma największe siły. Chyba tam będzie miał największe siły. Wymagane... Mam mega mecha. Ho, ho. Zdobyłem mega mecha. Ale dyplomacja, powiem wam, jednak ma te zalety. Dobra, mega mech idzie do naszej tutaj... pani generał? Ciężko stwierdzić. Co ma być w Onber produkowane? Wiecie co? No, standardowo produkujemy. Co to produkujemy? Produkujemy prąd bez żadnych takich większych. Tutaj jedynie gildia techniki wojskowej. Spoko. I koniec tury. Wow, a co tu się stało? Co? Co? Nie! Jakim prawem ktoś ją zabił? Ech.
No nie. No nie. Jakie to przykre, powiem wam w tym momencie. Naprawdę w tym momencie to się stało przykre, bo się okazuje, że jednak ktoś ją tam pocisnął. Tylko nie wiem jak. Dobra, pohandlujemy. Marauder, on by potrzebuje 90, a mam 134, no przepraszam. Osiągnięto limit sektorów. Ja nie mogę sektora nowego. No to. To se pohandlowałem. To se pohandlowałem, naprawdę. Dobra. No to powiem wam, się teraz wkurzyłem. To się wkurzyłem. Nie wiem, że straciłem jednostkę, to jeszcze nie mogę tu nic więcej zrobić. Słabe. Happiness event in colony. No super, happiness, ale mi ten happiness nic nie daje. Dobra, ciśniemy tutaj. Potwierdzamy ruch. Badamy ten teren tutaj. Tutaj widzę, ma ten nasz Valentine sprzymierzeniec. Ale spoko. Walka automatyczna. Bez strat własnych, bo w końcu ja mam prawie samych tych weteranów. Więc to będzie moje. Tutaj nikt mi nie powie, że to nie będzie moje, bo to będzie moje i pójdę w tym kierunku i będę tłukł od tej strony i będzie super. Wymagane rozkazy, proszę tutaj iść i opieczętować ten punkt. Teraz ja pójdę sobie w tym kierunku. Koniec, nie koniec tur, kurczę, nie to chciałem, dobra. Kajmy z powodu swojego roszczenia do tego sektora złożył Casus Belli. Ten teren przejąłeś? No, czy ja tędy teraz nie przejdę? Odciął mnie. Kurczątko! O nie! Okej, okay, Valentine'owi ukraliśmy trochę prądu. Technologię wartowniczą, bardzo fajnie. A teraz bym chciał coś takiego naprawdę... coś fajnego, jakaś amunicja wybuchowa. Wiecie co w sumie to... Akcelerator fotonów, zachwianie, korpus morski, czołgi. Czołgi 7. A co, technologia głębi. Dobra, nie będzie to. Po kolei, żeby nie było. Bohatera. Jej, jaki ty brzydki. Nie chcę takiego brzydkiego, chcę innego normalnego bohatera. Okej, okay, syfon energetyczny i spreparowany Casus Belli. Nie wiem, czy się Casus Belli przyda, ale co mi tam. Okej, okay, łączymy się z tymi jednostkami. I no szkoda, że ta... naprawdę szkoda. Dobra, idę w tym kierunku. Bo tutaj wiem, że coś tu ma być. Tu ma aż 9 tur. O Jezu. Dobrze. Tu mamy wroga. Tu mamy jakieś tereny zielonego. Okej, okay, happiness. Sami widzicie, jak pięknie się moja... rozwija. Syfon 30. Spróbujmy. Na sprzymierzeńco? Nie wykrył. Nie, nie. Okej, okay, jeszcze spróbuję ostatniej akcji z dyplomacji tutaj. Mamy 300 i negocjujmy. Może nie negocjować, tylko oświadczenie. Pochwalmy go, że jest super, rewelacyjny. No i po prostu rewelacja z niego jest. Mamy 400, więc negocjujmy. Może pakt obronny? Nie? No wiesz co? To ja z tobą, z ręką do ciebie, z sercem na dłoni, a ty tak mi tutaj... Powiem wam, smutne. Smutne to, że on nie chce z nami współpracować. Rozumiem, że on ma takie minus piece. Opinie gracza z tym game o graczu Hugh Junk. No mamy... Pakt o nieagresji, pochwała. No ja mam słabą opinię, a i tak chcę, widzicie. On ma lepszą o mnie niż on o mnie. Słabe, słabe, no ale cóż. Dobra, w takim razie jeszcze tu mam jednostki. Tutaj jest do zdobywania. I co ja mam tu jeszcze z questów? Tego muszę przekonać i zapłacić agentce syndykatu. No dobrze. Sowa.
Sama sobie tu polata. Popatrz, co tu jest. Co za wróg tu jest. Tu jest naparzanka na tego. Super. Ty, poważnie, przymierzeniec nie chce mnie wpuścić na swój teren. Ale słaby to jest. Ja ten nie przejdę. No, nie chcę, żeby mnie wykrył, bo będzie nieprzyjemnie już w ogóle. Dajmy, spróbujmy z nim ponegocjować przejście. 10 tur. 70. O, dziękuję. To ja sobie przejdę spokojnie po twoim terenie. Dyplomacja, sami widzicie, że jest bardzo na plus. I ostatnią turę zrobię. Wymagany rozkaz, czyli tutaj przejdę sobie. Tu raczej nie zdobędę. Aha, czyli muszę tą bazę zdobyć. A co ta baza w sobie kryje? Spróbujmy wejść, a nie mogę wejść. No, słabe. Okej, okay, koniec tury. I po raz ostatni moja jednostka, moimi jednostkami się tu przesunę. Pójdę w tym kierunku, bo w końcu mam naparzać w tą kobitkę. A ta kobitka ma tutaj teren. I od razu te parki elizejskie dziabne, no to powiem wam, będzie bardzo, bardzo wesoło. A co jest? Opuszczono na elektrownię. Dobrze, wiecie co, sądzę, że w tym miejscu terenów górskich, tak, zrobimy tak, potwierdzamy ruch, łączymy, skoro to nie zadziała w taki sposób, to zadziała w taki sposób, że to pójdzie tutaj. Tutaj. Spróbujemy czegoś innego jeszcze z dyplomacji z tym. Ostatnia deska ratunku. Spróbujmy to z tobą coś zanegocjować. Jeszcze cię pochwalę, żebyś czuł się dopieszczony. Tak, negocjujmy. Pakt obronny. Jest! I widzicie, mamy pakt obrony i zostaje mi tylko przymierze z nim, ale to, czy mi się już uda, będzie już w kolejnym odcinku. Za dziś wam ogromnie dziękuję, zapraszam was na kolejne przygody, na kolejne wyzwania z czy to Age of Wonders, Planetfall, czy to jeszcze z innych gier. Zapraszam was serdecznie, pozdrawiam was, Staniu. Listen up! It starts here. This is where we rebuild the Star Union. 5, 4, 3, 2, 1.